Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Słuchajcie, mamy zmiany, ja sobie wczoraj pograłem, wczoraj akurat odcinka nie było z uwagi, że nie miałem po prostu kompletnie czasu się tym zająć. Więc pokażę wam, jakie zmiany. Ogólnie tutaj zakupiłem kolejny kawałek ziemi, także mamy naprawdę dużo miejsca. Kolejna kwestia, nie wiem czemu, ale w parkach rodzi się straszna przestępczość. Wiele problemów. Umierają i więcej posterunków. Trzeba będzie się zainwestować chyba w komisariat, bo chyba komisariatu nie mamy. Ewentualnie mamy 3 komisariaty, nie? Ewentualnie możemy czasnąć się w więzienie. Prison mamy 12, ale kosztuje 9600, wow. Utrzymanie 1600, 25600, tyle samo. Więc dzisiaj ustawimy sobie gdzieś policję. Tutaj oczywiście strefa handlowa, mieszano ze strefą biurową. Mamy też centrum nauki, które ładnie prosperuje i ładnie się tutaj nam rozrasta. Całkiem spoko. No i oczywiście postawiłem sobie wieżę tokijską, jak w Tokio. Tokio Tower. No i oczywiście zbiera turystów, więc jest dobrze. Dobra. Aha, jeszcze mamy stadion. Stadion z Allianz Praga. Całkiem spoko też. Turystów też ściąga, jakieś mecze, nie mecze. Tak, takie tam. Dobra. To tak. W przyszłości będę chciał kupić ten kawałek tutaj. Wtedy rozrośniemy z tą strefą mieszkalną gdzieś tam. Widzę, że problem ze śmieciami jest. Wow. Wow, 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 wow. Ha. Ile to kosztuje? 4000. Tak się zastanawiam, co postawić. Niby ten atomizer nie produkuje, kurde, tych zanieczyszczeń, ani chyba hałasu, a hałas tylko 10. Więc teoretycznie może by go gdzieś tu postawił. Blisko. O. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to się sprawdzi. Niech te śmieciarki zaczną stąd wyjeżdżać. Zobaczmy na hałas. A, mało co. To już chyba te więcej produkują hałasu. Dobra. Okej, jadą śmieciarki. No to jazd do tych. Czekajcie, tak się zastanawiam, czy ten budynek ma dojazd. Tak się teraz. Jedzie tu jakaś śmieciarka w tą stronę. Jedzie. Zaraz zobaczymy, czy zbierze te śmieci stąd. O! Nie zebrała. I to zrobimy w ten sposób. Cóż, jednego budynku się pozbyliśmy. O, i teraz ten pewnie zbierze. Nie, jeszcze nie, bo on ma... O. Zobaczcie, 4 śmieciarki, żadna tu nie skręci. No ja pier... A nie, patrzcie, zebrało. Ho. Dobra, czy chyba się sprawdziło to... z tymi śmiećmi... spalarnia jest na plusie.
Ale tam pasuje nam jeszcze chyba jedno... Jedno wysypisko wstawić. Dobra, mają tu jeszcze jedno wysypisko. Dobra. Ach, spalarnia, dobra, świeci mamy jakieś, w jakiś tam sposób opanowane. Teraz tak, strefę biurową bym tutaj jeszcze walnął. Tu i tu. Co to jest? Co im się dzieje? Brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. No to trzeba stworzyć strefę przemysłową, żeby te towary jednak były. Okej. I tu, i tu. Tu też w sumie możemy. Okej, budują się. Budują, czyli myślę, że tych towarów będzie przybywać. Chyba. Dobra. Tak się zastanawiam jeszcze, czy by im tutaj autobusów w końcu nie zrobić. Chyba będzie dobry pomysł. Zajezdnia autobusowa. Można by ją postawić spokojnie tutaj. Bang. Dobra, i pierwszy przystanek. No ale... Jesus Christ. Zróbmy taką... troszeczkę dłuższą tą trasę. W zasadzie przez całe... przez całą mieścinę, bym powiedział. Okej, dajmy tutaj. Okej. Dzisiaj pojedziemy tędy. Tędy. Okej, jedziemy tędy. O, bardzo dobrze. Tak. Zjedziemy sobie gdzieś... tu. Następnie tędy. Tędy. Tutaj. Tutaj. Dokładnie. To jest mieszkalne już, tak? Tak. Pojedziemy tędy. Pojedziemy tędy. Możemy jechać w sumie tędy. Później tędy. 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 Okidok. Tędy pojedziemy. Później tu. Tutaj, tą aleją. Piękna trasa. Jest przynajmniej jakiś tam rozmach. Największa trasa w mieście to będzie akurat ta. Dobra, mniej więcej na razie będą mieć jakikolwiek dojazd autobusowy do pracy, zakupów i tak dalej. Jadą autobusy, wow! Patrzcie, to jest ludzi już. Autobus. Modyfikuj linię. A, kolor linii, dajmy ją czerwoną. Dobra, czerwone autobusy, tak. What the fuck, co tu się dzieje? Nie musisz to wszystko za... do autobusów. Zaraz zobaczymy. To jest chyba jakieś... jakieś kino chyba. Jedzie autobus, jedzie autobus.
No ładnie się to miasto prezentuje. Uwaga, autobus podjeżdża. Ile ma w ogóle pasażerów? 30 na 30. Ło! Ale pasażerów jest od groma. Paulina Tomaszewska, Jakub Chmiel, Eliza Grabowska, Eliza Błaszczuk, Barbara Piotrowy, Hontkowiec, Eliza Ceglińska, Marek Dąbrowski, Jay Dąbrowski, może to jakaś rodzina, Kinga Cegła, Oliwier Wisz, Piotr Piotrowski, Anita Walczak, pies, pies, Marek Kot, Julia Jaworska, Stanisław Wroda, ja pierdykam, Tadeusz Juras, Emilia Piotrowska, kurde, tak Piotrowski za dużo tutaj, ale patrz ile autobusów, ile to wszystko podróżuje tutaj, wow. Rewelacją, wow, patrzcie, jakie zapotrzebowanie na autobusy. Spoko, dodam wam jeszcze jedną linię. Będziecie się podróżować. Właśnie. Tesla. Może byśmy Teslę zamontowali. Produkowana energia 2800 MW. Ale ile to kosztuje? Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Milion? To co się byłoby mnie stać. Taką jedną Teslę se postawić nara. Do widzenia. Ja pierdolę, patrzcie jakie to jest drogie. Ale czekajcie, ile ona kosztuje mnie miesięcznie? 1400. Kurka, to się bajera opłaca. No patrzcie, tam je kosztuje 1500. Plus jeszcze te. Raz, dwa, trzy, cztery. Po 300. No, to mamy prawie 1200. Kurde, no to bez jaj, dobra. Mamma mia. Jakie to drogie. Patrzcie ile prądu. Dobra. Nara. Ło, ale taka Tesla robi robotę. Dobra, ja myślę, że budżet ogólnie na prąd możemy go zaniżyć całkowicie. Koszt 720. I dalej produkujemy 700 MW. No i z takim ogniwem jesteśmy tutaj ustawieni. Możemy tutaj zainwestować w strefę przemysłową. Dobra. Słuchajcie, pasuje mi coś tutaj wykminić. W tej strefie. Tu zrobimy jeszcze bloki. Tu im zrobię jeszcze może mieszkalną taką. O, jest dobrze. Dobrze. Dobra, tutaj też. Okej. Dobra, mieszkajcie. A, wodę macie, no to jest git majonez. Ogólnie jak tutaj właśnie. A tu się powoli rozbudowują. Zobaczmy ogólnie jeszcze na, wiecie co? Na wartość ziemi. Wartość ziemi. Ło, jaka tu jest wartościowa ziemia. Kurka wodna. No ale to już pewnie za mało, za mądrzni ten mieszkają. No patrzcie, jakie hawiry. Takie modern. No. Dziani pewnie, jacyś prezesi
tych tutaj firemek. A ci też tutaj nie mają źle. Może zainwestują w jakiś park, co? Może parku potrzebują? No patrzcie, tutaj tak naprawdę brakuje parku. A ja bym taki jakiś park pierdyknąłbym im tutaj. O, drugi może im tutaj walnąć. Jedynie walniemy tu. Łobelisk. Łobelisk, dobra, ale słuchajcie, my szukamy czegoś jeszcze mniejszego. A to jest chyba ten ciulowy. No dokładnie. Kurde, jest pamiętać taki malutki, on daje dosyć dużo zasięgu. Nie mogę go teraz znaleźć, ale damy. Damy może ten. Teraz coś im się. Im się tak nie chce tutaj polepszyć za bardzo. Damy wam jeszcze tutaj drugi park. Macie dwa parki, no więc. O, tak. Dobra, jeden park jest taki, a drugi park jest. No będzie, no. No będzie. Dobra, mieszkania jeszcze tutaj zrobimy. Też to może by im walnąć. Wróć. To im walniemy handlówkę. Okej. A tu im walniemy już mieszkania. Okej. Może zrobimy to w ten sposób, że z zewnątrz będą bloki, a w środku zrobimy może jeszcze taką malutką strefę. Strefę, no wiecie. No wiecie czego. Dobra, a jak tam z wodą tutaj? A woda jest. Jest gicior. Patrzcie jakie zarobki, 41 tysięcy. Średnie zapotrzebowanie na rejony handlowe. Zaraz wam tu gdzieś ogarnę, ale co macie przecież rejony handlowe? Może wy chcecie te mniejsze rejony handlowe, więc może tutaj wam jeszcze postawię. Macie akurat trochę miejsca. Proszę bardzo. A, chętni? Na budowę? Może przyspieszymy nieco? Czas. O! Coś się zaczyna dziać. Dobra. A może im jeszcze walniemy, wiesz co? Jakiś budyneczek specjalny, co? Co wy na to? Możemy walnąć stadion, jeszcze jeden, ale tych stadionów mają też od zajebania. Taipei 101. Ile Taipei kosztuje? 320. Zawsze to jacyś turyści, nie? Leviathan. Mamy jeszcze. Ło, patrzcie, jaki duży ten stadion. Wow, nice. The Bon Jovi Concert Hall. Kuala Lumpur. No, całkiem spoko. Ale patrz co my tu mamy. 4000 stadion? Opera w Sydney. What the fuck. Tu mamy jeszcze jakieś nieodblokowane. Teatr Cudów. Drapacz Chmur, Niebo i Morze. Usług miejskich? 8 na 30? Wow. Zbuduj port. Ale port jest chujaport. A w ogóle mogę zbudować port? Aha, nie mogę. Aha, statek. 32 tysiące mieszkańców. No to jeszcze trochę minie.
Co my tu jeszcze mamy? Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Aha, o, patrzcie, jakieś nowe. Baseball Stadium. Aha, hałas. Wow, dobre, 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 dobre. World Trade Center. Mhm. Co my tu jeszcze mamy? Aha, aha. Dalej, o, jakaś piramida. Ares Tower, fajna. Co to jest? Aha. Kolejny stadion. Allianz Arena 2. Kolejny stadion. Aha, to już ten stadion mamy. Co to jest? Centrum Expo. Targi i konferencje przyciągają odwiedzających z bliska i z daleka. To by było dobre, nie? Oj, te dwa, a? Oceanarium nawet. Wow. Jestem pod wrażeniem. Times Square Tower. To jest ten nowy World Trade Center. Tutaj nie wiem, co to jest. Hotel. Ale kurde, wiecie co? Teraz mnie tak... To Centrum Expo. Wybudowałbym to Centrum Expo, ale Centrum Expo... Chciałbym, żeby było gdzieś w takim... Ogólnie tak, trochę mi wadzi ta autostrada tutaj, że ona idzie tak z dupy. I może bym z nią zrobił mały porządek. Co wy na to? Halo. Ha, 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 ha. Zróbmy porządek z autostradą. Dobra. Wypierdzielimy tą całość. Dobra, zrobimy sobie zbliżenie. Okej. Okay. Przestałem już sobie autostradą poleciał. O kurde, brakuje mi tego kawałka. Tak to bym z nią pocisnął tutaj. Kurde, no byłoby to... Powiedzcie mi, czy następny ten... Ale 32 tysiące to jest 10... No, będę mógł kupić nowy obszar, to jest 10 tych, kurde. Ja pierdyka. No bo słuchajcie, kupimy sobie ten kwadrat wtedy. Autostradę puścił tu. W sumie zawsze tak można zrobić, teraz nawet. Bo na przykład mógłbym puścić autostradę. Powiedzmy, że... No czekajcie, chwyćmy sobie ją. Mógłbym ją puścić na razie tak, nie? Tylko. No nie, bo tutaj później musimy walnąć jakieś takie... Rozwidlenie całkiem dobre. Później pasuje się podłączyć jeszcze tutaj. Chociaż nie, niekoniecznie. Czyli tu walnęli jakieś rozwidlenie. Podłączyli się tą autostradą. Rozwidlenie musiało być gdzieś tu. A tu by tak się podłączyło ją. Cyk, cyk. A? Aha, aha. I później... Później było, można było wykorzystać to troszeczkę inaczej. Inaczej. Może tak. Może całkowicie zlikwidujmy ten rozjazd. Bo on się wtedy tutaj raczej nie przyda. Dobra. Dotąd tą autostradę trzeba zlikwidować, bo będziemy szli po prostej.
Zacznijmy od razu z... Po prostej, panie i panowie. Prosto mamy, 180 stopni. Powiedzmy, że... weszłoby to tu, ale coś mi tutaj kurde śmierdzi. Albo i nie śmierdzi. O, ba. Bang! Okej. Bang! Okej. Bang. Okej. Tak by szła autostrada. A z autostrady zawsze można zrobić... na przykład taki zjazd do skrzyżowania. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Zawsze to jakieś wyjście, nie? A jakbyśmy użyli na przykład tej drogi zamiast tej? Czy by to było? No, na przykład weźmy ją taką. To miejsce już zajęte, ale czym jest zajęte? Byłoby. Zobaczmy. Ale dobra, jakbyśmy chcieli to na przykład jednokierunkowe. O! Teoretycznie to też by nie był głupi zjazd, nie? Zawsze by coś tam rozładował, nie wszyscy by się pchali tędy. Trochę mało prawdopodobny ten zjazd. No ale... zobaczmy. Może by co nieco rozładował tutaj ruch. No tu jest masakra. Tu trzeba będzie coś wykombinować, bo... na razie to wszystko leży i kwicy. Chociaż w sumie wiecie co? Ja mam pomysł. Mam pomysł czy nie mam pomysłu? Nie mam za bardzo pomysłu. Z tego zlikwidujemy. Kurka wodna, no ja pierdykam, no. To jest tak. Fajnie było podłączyć się pod tą autostradę. Ale z drugiej strony... no nie, to oto są dobrze, bo iść jednak... no... tu, tak, nie? Tutaj pójść tak i później się wpiąć gdzieś tam. Ale z drugiej strony... kurka, no ewentualnie mogłem im tutaj walnąć tą autostradę, po prostu... po całości, nie? Tutaj. O. No też by było jakieś wyjście. Wypierdzieliłbym ich co prawda stąd troszeczku, ale... to tylko troszeczku. Trzeba by zawinąć troszeczkę tą autostradą w tą stronę. Czekajcie, zobaczmy jakie mamy ogólnie rozjazdy autostrad. To musiało być coś takiego... wow. Coś takiego... tylko wiecie, razy... czekajcie, bo tu, tam i tam. Razy 4, nie? Dam daram bam. Nie no, to musi być coś tutaj mniejszego. My to nie mamy za dużo miejsca na takie, wiecie, jebutne rozjazdy. Bez przesady. O, lender, no. Nope. No, coś tego typu, ale to ma być znacznie mniejsze. I żadna aleja w środku, tylko po prostu... po prostu autostrada. Ty, ale to byłby dobry łącznik do tego tutaj.
19 tysi. Dobry łącznik. Dy. Tylko tak, czekajcie, abyśmy to się z tym podłączyli tu. Nie. Nie, bo kurde, my się musimy, fajnie by było się tutaj podłączyć jakoś. No tak, jeśli my się tu podłączymy, to mi to nic nie da. Tak szczerze mówiąc, nie? O. Ham. Myślę. Nie, dobrze by było mieć tutaj właśnie czwórkę taką. Ale z takim zjazdem na przykład, o! Ty, czekaj, bo ja teraz kminię, ale czekaj, to jest w ogóle autostrada? No to mi na autostrada nie wygląda. Ja tak myślę, wiecie? Myślę sobie, że... Tu by było dobre coś takiego, że na przykład... Albo coś takiego. A? Czekaj. Tu mamy zjazd, bla bla bla, i tam jedzie aleja, i tu by szła aleja. I tą aleją moglibyśmy się wcisnąć... To nie głupio śmierdzi. I tą aleją byśmy się mogli wcisnąć bezpośrednio w tą aleję tutaj u góry. No. Dobra, weźmiemy to. Tylko tak, teraz... Modernizacja torów jest pewna, więc na chwilę je wypierdzielę stąd. Dobra. Dobra, zróbmy taki szybki test. Postawmy to. To wygląda se w ten sposób. Tylko weźmy pod uwagę, jeżeli my tutaj... Ale w sumie później tam możemy autostradę zrobić od tego wjazd na autostradę osobny, nie? I na przykład od tego bang, następna autostrada i leci sobie już tam. Tutaj takie rozwidlanie rondu. Da się. Jasne, więc robimy to tak. Jej. To wypierdzielimy teraz. Okej. Tutaj trzeba będzie wszystko rozpierdasić, zrobić inaczej aleje. Ale damy radę. Chyba, że inaczej zrobimy. Haha, mam pomysł. Pierdzielony budynek. Marek, do kaszana. Aaaa. Czemu te powiadomienia się muszą pokazywać jak z dupy z góry? Nie? Co to jest? A parking zasrany. Pieprzyć parking. Nara. O. Jest. Działa. Jezus Maryja, krzywo zrobiłem. To bym wypuścił jeszcze bardziej do przodu tutaj. Dobra. Teraz tak. Okej. To jest krzywo. Bęk.
Oho. Beta? Beta. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj muszę za niej wysłać. Okej. Dobra, i teraz tu podłączyć się, kurka, z tym. Ja pierdykam. Tu idzie stąd, więc musimy odbić się co w tą stronę. O. Dobra. Będzie? Będzie. Dobra, jeszcze tak. Tu idzie to wszystko w tą stronę i tu idzie w tą stronę. Dobra. Elegancko. I teraz weźmy sobie tą aleję na razie. Po prostej, po prostej, po prostej. Voila. I teraz tak, trzeba będzie ten kawałek wypierdasić. I zrobić to w ten sposób. O! Myślę, że to dobre rozwiązanie tutaj. A później, wiecie co? Pomyślałem, żeby tak. Tym. Się pacnąć tu. Aha. Voila. Voila, voila. Pięknie. Pięknie nam to wyszło. Elegancko, ładnie miasto obudowane. Aha. Dobra, to teraz tak, panie, panowie, gdzie zrobimy to centrum Expo? Centrum Expo, Expo, Expo. Ja myślałem, żeby gdzieś tutaj, w tym rejonie. Tutaj myślę, że można walnąć skrzyżowanie. O, zajebiście prosto wyszło, jej! Dobra, i tutaj tak. Aha. Co zrobimy to na tej zasadzie? Na razie. Kurka, powinienem kończyć już. Ale że wczoraj nie było odcinka, to macie dzisiaj taki dłuższy. Cieszycie się? Nie? To zajebiście. To kliknij łapkę w górę. Dobra, pierdykniemy teraz centrum Expo. No, no by cię normalnie kaczka kopła. O właśnie. Pęk. Coś to smucicie tutaj. Dobra, dobra, dobra. A. Jest centrum, piękne Expo. Dobra. I teraz tak, jeszcze wodę. Jezus, co mi tak poszło? Po krzywiźnie. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Pieprzyć to. Ważne, że będzie woda. Dobra. Tutaj na razie im nie daję, ponieważ tu tak czy siak nic na razie nie będzie. Dobra, przy centrum Expo wypadałoby zrobić jakieś sklepy, nie? Niech będą. Myślę, że strefa biurowa również się ucieszy. Jeśli swoje dostanie. I na razie byłoby to tyle. A jeszcze ewentualnie tu wam walnę strefę biurową, bo byliście troszeczkę stratni, więc macie.
Okej. Jest Centrum Expo? Jest. No. Myślę, że jest w porządku. Gdzieś jeszcze ten komisariat walniemy w tych rejonach tutaj przemysłowych. Ale ewentualnie gdzieś indziej. Jak to ma być jakiś posterunek, to posterunek. No i tak, postaram się w przyszłym odcinku zająć tutaj tą koleją. Ale kolej, w zasadzie zająć w przyszłym odcinku. W tym odcinku nawet walnę podłączenie torowe. Tory są? Są. Pęk. Bęk, okej. Jest. Jest. Działa. Działa. Dobra ludzie, to cóż. Na dzisiaj wszystko. Dzięki wam za uwagę. Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku City Skylines. Oczywiście jeśli ten wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza na dole, zasubskrybować kanał, bo jeśli oglądacie to pierwszy raz albo nie oglądacie często, bądź cokolwiek, nie wiem, jakieś, nie wiem, nieprzewidziane wydatki, sraczki i tak dalej, to nie zapomnijcie subnąć kanał, żeby być na bieżąco. Dobra, a tymczasem do zobaczyska. Trzymajcie się, no i pa pa. Ty patrzcie, wody mi brakuje. Wodą się zajmiemy w przyszłym odcinku. No, to pa pa.